Siema, witajcie na Kitchen Relax, w inkubatorze młodego kanału wędkarskiego. Jest sobota, jeszcze przed chwilą był piątek, jest grubo po godzinie 24, 2, 16, 19 stycznia i niedawno wróciłem z pracy. W związku z tym właśnie, że troszeczkę ostatnio więcej pracuję, nie miałem możliwości, chociaż chciałem nagrać ten film wcześniej, ale ten zbieg okoliczności. Mamy 19 stycznia i ta data jest dosyć istotna, ponieważ 19 stycznia urodziła się moja babcia i było to dokładnie 80 lat temu, a więc dzisiaj obchodzi swoje 80. urodziny. I w związku z tym właśnie ten pomysł, jeżeli chodzi o inkubator młodego kanału wędkarskiego, dedykuję swojej babci urodzinowo. 100 lat niech żyje nam. 100 lat niech żyje nam. Stop. Energicznie. 100, ja mówię, 100 to ma być wesoła, optymistyczna pieśń. 100! 100! Przejdźmy do samego inkubatora młodego kanału wędkarskiego i o co w ogóle chodzi w tym pomyśle. Sam pomysł powstał już w ubiegłym roku, to było na początku 2018, natomiast nie miałem takich możliwości, żeby wtedy wprowadzić go w życie. A dlaczego? Już Wam tłumaczę. Dwa główne założenia tego pomysłu. Przede wszystkim to jest dobra zabawa. I drugie założenie, inkubator młodego kanału wędkarskiego będzie miał za zadanie promowanie właśnie młodych kanałów wędkarskich, które tworzą swoje treści na YouTubie. Dobre treści, takie, które warto oglądać, takie, którymi warto się podzielić, natomiast z jakichś względów nie potrafią one dotrzeć. No po prostu są jeszcze małymi kanałami, być może nie mają umiejętności promocji swoich treści albo optymalizacji. Natomiast właśnie chodzi, żeby pomóc takim kanałom docierać do jak największej ilości osób. No i właśnie w 2018, kiedy sam zaczynałem, kiedy na początku roku już ten pomysł gdzieś tam pojawił się w mojej głowie, ale sam miałem około 150, 200, może 300 później subskrybentów, no tutaj nie było takiej możliwości, żeby promować inne kanały. Wyglądało to przynajmniej dziwnie. Natomiast zanim przejdziemy jeszcze do samego inkubatora młodego kanału wędkarskiego, zapraszam Was na nowe intro, które będzie towarzyszyło moim produkcjom w 2019 roku. Skrócone intro. Zresztą zobaczcie sami. Wróćmy do inkubatora młodego kanału wędkarskiego. Potrwa on do końca roku 2019. Czyli do końca grudnia. Żeby to Wam lepiej zobrazować, posłużę się grafiką. Jak widzicie, mamy tutaj 12 kafelków i dobrze domyślacie się, że chodzi właśnie o te 12 miesięcy od stycznia do grudnia. Natomiast nie wszystkie te miesiące będą działały w ten sam sposób w inkubatorze młodego kanału wędkarskiego. Jak sami widzicie, część z tych kafelków zmieniła kolor na srebrny. To właśnie w te miesiące oznaczone srebrnym kolorem będą zgłaszały się kanały wędkarskie, które będą chciały być promowane na moim kanale. Film, pod którym dokonywane będą zgłoszenia, ukaże się w przedostatni czwartek tych nieparzystych miesięcy. A kanały wędkarskie, które będą chciały wziąć udział w zabawie, oczywiście będą musiały spełnić pewne kryteria. Szczegóły już w najbliższy, czyli przedostatni właśnie czwartek miesiąca stycznia, to będzie 24. Natomiast już w tej chwili mogę Wam powiedzieć, że dwa takie kryteria właśnie dla młodych kanałów wędkarskich to ilość subskrypcji nie przekraczająca 1000 i minimum 3 miesiące na YouTubie, 3 miesiące tworzenia swoich treści po to, żeby ocenić taki kanał, po to, żeby zobaczyć tak naprawdę właśnie co jest tworzone, po to, żeby móc dalej to promować. Ja generalnie chciałbym też swoim widzom przez promowanie takich kanałów podawać treści, które być może ich zainteresują. Jeżeli mnie zainteresują, również Wam będę chciał przedstawić taki kanał, który jest wart po prostu oglądania. Natomiast 1000 subskrypcji. Jeszcze jakiś czas temu
ta zakładka społeczność była przewidziana tylko dla kanałów, które osiągną próg 10 tysięcy subskrypcji. YouTube zmienił to i w tej chwili każdy kanał, który ma 1000 subskrypcji, możecie sprawdzić na swoich kanałach, jeżeli je prowadzicie, jeżeli macie 1000 subskrypcji, na pewno macie również zakładkę społeczność. Jest ona mega istotna i szalenie ważna do tego, żeby właśnie kontaktować się ze swoimi widzami, przedstawiać im treści niezwiązane z zamieszczaniem filmów, być może jakieś zdjęcia, ankiety, czy po prostu to, co chcecie im w danym momencie powiedzieć. I właśnie po to, żeby te młode kanały jak najszybciej uzyskały te 1000 subskrypcji, mogły lepiej komunikować się ze swoimi widzami. Dokładne szczegóły zgłoszeń, jeżeli chodzi o inkubator młodego kanału wędkarskiego, już w najbliższy czwartek, 24 stycznia. Zauważcie, że już na tym etapie, nawet zgłaszając się pod filmem, właśnie zgłaszając swoją kandydaturę do inkubatora młodego kanału wędkarskiego, już w tym momencie jesteście promowani, bo tak naprawdę wasze kanały będą widzieć osoby, które po prostu wejdą, żeby obejrzeć ten film. Na tym etapie zostanie wybrany jeden z kanałów, które zgłoszą się pod filmem i przejdzie on do kolejnego miesiąca. I jak widzicie, takich miesięcy mamy 5. To jest luty, kwiecień, czerwiec, sierpień i październik. I właśnie podczas tych 5 miesięcy jeden z kanałów, które zgłoszą się wcześniej, różne kanały oczywiście w danym miesiącu, będą promowane na Catch and Relax. Na stronie głównej mojego kanału, czyli Catch and Relax, pojawi się specjalne miejsce dla promowanego kanału. Tam pojawi się jego logo oraz nazwa. Zapiszemy sobie również ilość subskrypcji i wyświetleń, jaki kanał posiadał w momencie wejścia do inkubatora młodego kanału wędkarskiego. Natomiast po miesiącu promocji po prawej stronie dopiszemy ilość subskrypcji i ilość wyświetleń, jakie uzyskał z własnych filmów oraz z promocji. Oczywiście to będzie takie krótkie podsumowanie po tym miesiącu, jak bardzo rozbudował się kanał. Informacja taka pozostanie aż do przedostatniego czwartku kolejnego miesiąca, kiedy to pojawi się kolejny film, pod którym znów kanały będą mogły się zgłaszać do promocji w inkubatorze młodego kanału wędkarskiego. I oczywiście, jeżeli dany kanał zostanie już promowany, nie będzie miał on możliwości, żeby zgłosić się kolejny raz w danym roku. Prowadząc swój kanał na YouTubie już od ponad roku, mam oczywiście świadomość, że taka ilość odwiedzin na tej stronie głównej jest, no powiedzmy, znikoma i tak na dobrą sprawę tego typu promocje można byłoby wyrazić słowami. Panie, idź pan w chuj. Dlatego mam dla was truskawkę na torcie. Każdy film, który ukaże się w trakcie miesiąca oznaczonego złotym kolorem, czyli każdy film, który zamieszczę w tym miesiącu, będzie zawierał wstawkę promowanego kanału. Może to być na przykład coś w tym stylu. Oczywiście łącznie z linkiem do promowanego kanału w opisie pod moim filmem. Jeżeli zastanawiacie się, czy zgłaszać swój kanał w styczniu do promocji w lutym i później nie być wybranym w takich miesiącach typu sierpień czy październik, kiedy dużo dzieje się nad wodą, tych filmów będzie być może więcej, być może lepsze, to powiem tylko tyle. W lutym planuję wstawić kolejną część wędkarskich patentów. Pojawi się też obszerna relacja z Rybomanii podzielona na 3 części. Przejdźmy więc do listopada. Miesiąc oznaczony niebieskim kolorem będzie chyba najciekawszym z tych wszystkich miesięcy. Chyba najciekawszym, bo jeszcze będzie grudzień. Na tym etapie będziemy znali już 5 kanałów, które zostaną promowane w tym roku. I to właśnie dla tych 5 kanałów wędkarskich urządzimy sobie konkurs. Jaki będzie to konkurs, tego oczywiście nie mogę zdradzić na ten moment. Żaden z tych 5 kanałów też się o tym nie dowie. Nawet gdyby się dowiedział, nie miałoby to większego znaczenia, ponieważ to wy, widzowie właśnie Catch and Relax, wybierzecie zwycięzcę tego listopadowego konkursu, który odbędzie się między tymi 5 promowanymi, 5 wybranymi kanałami w 2019 roku. No i w takim razie przejdźmy sobie do grudnia, a
w sumie zanim przejdziemy do grudnia, to jest dobry moment, żeby ogłosić, że szukam sponsorów właśnie do inkubatora młodego kanału wędkarskiego. Takich sponsorów, którzy ufundują właśnie nagrody dla tych 5 kanałów, być może nagrodę w konkursie, który odbędzie się w listopadzie i również nagrody dla widzów Catch and Relax, którzy wezmą udział w tym konkursie. Co mogę obiecać w zamian takim sponsorom? Na pewno promocje w każdym filmie listopad oraz grudzień, który ukaże się na kanale i będzie związany z inkubatorem młodego kanału wędkarskiego oraz promocje w każdy przedostatni czwartek tego nieparzystego miesiąca, kiedy kanały będą mogły zgłaszać się do zabawy. Jeżeli natomiast nie pojawią się sponsorzy, jeżeli chodzi o tą zabawę, być może w tej pierwszej edycji, nie przejmujcie się, już dzisiaj mam przewidziane dla Was naprawdę kozackie nagrody zarówno dla kanału, który wygra ten listopadowy konkurs, jak i dla widzów Catch and Relax, którzy wezmą udział i właśnie dokonają wyboru między tymi 5 kanałami w 2019 roku. W grudniu poznamy zwycięzcę pierwszej edycji inkubatora młodego kanału wędkarskiego. Rozdamy nagrody zarówno dla zwycięskiego kanału, być może dla wszystkich 5 kanałów, mam nadzieję, że tak. Dla widzów, którzy wezmą udział w konkursie, co jeszcze w grudniu, złożymy sobie życzenia świąteczne, podsumujemy 2019 rok i zobaczymy. I zobaczymy przede wszystkim, jak przyjmie się właśnie ten pomysł związany z inkubatorem młodego kanału wędkarskiego. A więc wracając po prostu do szarej, zwykłej rzeczywistości, jest to tak naprawdę dopiero pomysł, a pomysł bez realizacji jest tylko pomysłem. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie, zobaczymy, jak wyjdzie, jak przyjmie się ta pierwsza edycja, jakie będzie zainteresowanie, być może stworzy się coś fajnego akurat z tego pomysłu, być może będzie to kontynuowane, modyfikowane w kolejnych latach. Oczywiście czekam na Wasze opinie, co o tym sądzicie, a w najbliższy czwartek pojawi się już film, pod którym kanały będą mogły zgłaszać się i oczywiście w ten czwartek pojawią się też dokładne warunki, zasady, na jakich mogą zgłaszać się kanały, które będą chciały wziąć udział w inkubatorze młodego kanału wędkarskiego. No i cóż, w 2019 mogę Wam tylko powiedzieć, że nie jest to jedyny pomysł. Dzięki za odwiedziny. Pozdrawiam. Oczywiście, jeżeli wybieracie się na ryby, to połamania nad wodą.